Pozbawione okien, osmolone fasady budynków, bruk, reprezentacyjnych placów, którego nie widać spod gruzów i rozjeżdżone ciężkim sprzętem, poprzecinane okopami pola. Przede wszystkim takie obrazy mam przed oczami teraz, na początku marca 2022 roku, kiedy myślę o Ukrainie. A jeszcze całkiem niedawno widziałam majestatyczne, eleganckie gmachy, złote kopuły cerkwi i łany zboża na tle błękitnego, chyba jak nigdzie indziej nieba. Chcę do nich wrócić i dlatego sięgam po pracę Jana Stanisławskiego, który zatrzymał w nich to, co w ukraińskim pejzażu najpiękniejsze. Mam nadzieję, że będzie to nie tylko spojrzenie w przeszłość, ale też w ukraińską przyszłość, spokojną i bezpieczną. Zapraszam na gablotki. Witajcie w Gablotkach, czyli podcaście, w którym opowiadam historie ukryte w gablotach polskich muzeów. Z tej strony Martyna Kliks, a to jest 45. odcinek podcastu. Zabieram Was do Ukrainy z obrazów Jana Stanisławskiego. Ukrainy, która jest kolorowa i pełna życia. Stanisławski malował Ukrainę tak, jakby świata poza nią nie widział. Mimo, że widział, bo sporo podróżował, był m.in. w Hiszpanii, był w Szwajcarii, we Włoszech i we Francji. Ale ani malownicza Perugia, ani przesiąknięty sztuką Paryż nie inspirowały go tak jak Ukraina. Zenon Przesmycki pisał, że nie na darmo go wydała. No właśnie, bo Stanisławski urodził się w małej miejscowości niedaleko Kursunia. To jest teraz samo centrum Ukrainy, jakieś 150 km od Kijowa na południe, bardziej może południowy zachód. Wychowywał się tam otoczony rozległymi równinami, które nigdy się nie kończą albo kończą się w chmurach. Czasem jest las, czasem gdzieś tam wioska, niedaleko płynie rzeka Dniepr. Chcąc nie chcąc, mały Janek chłonął i zapamiętywał te widoki i pewnie się w nich zakochiwał, chociaż wtedy może jeszcze o tym nie wiedział. A może i wiedział, bo wychowywał się we wrażliwym na piękno domu. Jego ojciec był tłumaczem, pisał też wiersze. Myślę sobie, że pewnie przekazał synowi trochę tej swojej wrażliwości. W ogóle kultura była ważna dla rodziców Stanisławskiego. Nie tylko literatura, nie tylko poezja, ale też malarstwo. Wśród ich przyjaciół był na przykład pejzażysta Eugeniusz Wrzeszcz, nazwany malarzem Ukrainy, który zresztą dawał małemu Stanisławskiemu pierwsze lekcje malarstwa. Ale Jan traktował malarstwo raczej jako miłą rozrywkę niż plan na całe życie. Do gimnazjum wyjechał do Kazania, daleko w głąb Rosji, ale nie było w tym nic dziwnego, bo właśnie tam jego ojciec pracował na uniwersytecie. Jan chciał zostać matematykiem, wybrał uniwersytet w Warszawie, potem wyjechał do Petersburga, żeby dalej się uczyć, ale matematykiem nie został. Gdzieś tam po drodze, pewnie między jedną całką a drugą, zorientował się, że to nie jest zajęcie dla niego. Możliwe, że kropką nad i tej decyzji była jego wizyta w Ermitażu, który ma przecież rewelacyjne zbiory malarstwa z całej Europy. Jeśli tak było, to była to przepiękna kropka nad i. No więc Jan Stanisławski spakował się, pożegnał i wrócił do Warszawy. Tam uczył się u Wojciecha Gersona, bo w tym czasie, jeśli uczyć się malarstwa w Warszawie, to właśnie w klasie rysunkowej u Gersona. Później trafił do Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, ale tam niespecjalnie mu się podobało, wytrzymał 2 lata i postanowił wyjechać do Paryża. Ale ten Paryż nie wpłynął na niego i jego malarstwo jakoś szczególnie. W ogóle mam wrażenie, że w przypadku Stanisławskiego jest trochę tak, że równie ważne, jeśli nie ważniejsze niż nauka, są dla niego jego własne poszukiwania, jego malarskie eksperymenty. Stanisławski, ucząc się, cały czas szkicuje. Czy będąc na miejscu w Paryżu, czy w podróży. Nie rozstaje się ze swoim szkicownikiem, który jest właściwie takim jego artystycznym notatnikiem. Czasem na stronie jest tylko kilka kresek, które układają się w kształty, które pewnie tylko on jest w stanie rozszyfrować. A czasem są to już prawie skończone rysunki. Rysunki miejsc, budynków, ale też ludzi i poszczególnych roślin.
Szkicowniki Stanisławskiego znajdują się w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie i są, to dobra wiadomość dla nas, zdigitalizowane. Bardzo Was zachęcam do zerknięcia chociaż na kilka stron, bo wydaje mi się, że to jest takie bardzo intymne pobyć z nimi, wejść w taki bardzo bliski artyście świat, trochę w jego głowę. Jest to bardzo ciekawe zobaczyć, na jakie detale zwraca uwagę, jakie widoki chciał zapamiętać. Stanisławski, będąc w Paryżu, oczywiście też malował. Były to przede wszystkim małe obrazki, pejzażyki, małe cudowności, jak nazywał je Boy Żeleński, który też żartobliwie tłumaczy, z czego wynikał ich rozmiar. Pisze tak. Malował maleńkie obrazki stanowiące wymiarem swym zabawny kontrast z jego olbrzymią postacią, a właśnie podobno tusza jego była przyczyną ich maleńkości. Przy większym obrazie zanadto go męczył konieczny ruch ciągłego zbliżania się i oddalania. W innym fragmencie tekstu Boy jest jeszcze bardziej bezpośredni, bo pisze o Stanisławskim: olbrzym, gruby jak piec. Może i olbrzym, może i gruby, ale jak malował. A co malował, będąc w Paryżu? Malował Ukrainę. To w Paryżu powstał na przykład jeden z takich jego sztandarowych obrazów, zawsze reprodukowany, kiedy się o nim pisze, czyli Ule na Ukrainie. To jest widok na kilka uli stojących na łące i dalej jest sad. I jest on właśnie malowany z pamięci, ze wspomnień, a może nawet z tęsknoty. Obraz jest w każdym razie absolutnie zjawiskowy, przede wszystkim przez światło, bo patrzymy na te ule i drzewa za nimi pod światło. Migocze cała łąka, migoczą gałęzie, ma się takie wrażenie, że właściwie to wszystko, cały ten obraz trochę wibruje. To jest fantastyczny efekt. Patrząc na tę pracę, chce się aż zmrużyć oczy. Tak ona jest sugestywnie namalowana. Te świetlne eksperymenty, inspirowane pewnie impresjonizmem, nie zostały ze Stanisławskim na długo, ale wtedy w Paryżu bardzo się podobały. Wiemy to, bo kiedy kilka lat wcześniej chciał je zgłosić na wystawę na Salon Paryski i nie mając pieniędzy na ramy, wysłał je tak po prostu poprzyczepiane na jedno duże płótno, to członkowie jury konkursu, kiedy je zobaczyli, z własnych pieniędzy postanowili zapłacić za ramy. Bardzo miły gest, takie wyrazy uznania. Ale to nie starczyło, żeby Stanisławski został w Paryżu. Chociaż z tekstu Boya Żeleńskiego wynika, że całkiem nieźle odnajdował się w paryskim klimacie, ale do powrotu do Krakowa nadarzyła się świetna okazja, bo Julian Fałat, nowy dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, a zaraz Akademii, reorganizował właśnie całą uczelnię i zatrudniał nowych, a może lepiej nawet powiedzieć nowoczesnych artystów i zaproponował Stanisławskiemu pracę. Przyjedź tutaj do nas i zostań profesorem w katedrze pejzażu. I to był strzał w dziesiątkę, bo Stanisławski doskonale odnalazł się w tej roli. Studenci go uwielbiali, po pierwsze po prostu jako człowieka, bo z opisów znajomych wynika, że Stanisławski był nie do podrobienia. Temperamentny i żyjący pełnią życia. Na dowód znowu mam słowa Boya Żeleńskiego, który pisał, że rzadko się spotyka człowieka tak niezmęczonego w chłonięciu wrażeń. Stanisławski bywał, Stanisławski czytał, oglądał, słuchał, jadł. Dobitnie też wyrażał swoje zdanie i bardzo głośno się śmiał na cały Kraków prawie. A do tego i po drugie okazał się świetnym nauczycielem. Wyprowadził młodych malarzy z pracowni i zabierał w plener. Stanisławski razem ze swoimi uczniami chodził po Krakowie, wyjeżdżał pod miasto, wyjeżdżali w góry. Uczył ich, że pejzaż to jest coś więcej niż po prostu taki tam widoczek, że pejzażem można wyrazić naprawdę bardzo dużo. Można wyrazić swoje zainteresowania, swój zachwyt, swoją wrażliwość. Można pokazać to, jak się widzi rzeczy, które cię fascynują, również po to, żeby inni tak je zobaczyli, żeby tak właśnie na nie spojrzeli. I myślę, że tak jest właśnie w przypadku jego ukraińskich pejzaży. Stanisławski odwiedzał Ukrainę regularnie. W
Kijowie mieszkała jego matka, więc miasto stało się bohaterem jego obrazów. W krakowskich zbiorach jest na przykład praca przedstawiająca cerkiew sofijską, przynajmniej tak mówi tytuł, ale nie znając dobrze tego budynku, trudno byłoby go zidentyfikować, bo Stanisławski bardzo mocno skadrował ten obraz. Właściwie widać na nim przede wszystkim wieże zwieńczone kopułami, na których rozkłada się ciepłe światło. Przepięknie to wygląda, bo reszta cerkwi ginie w cieniu, a ten cień ma mnóstwo kolorów. Jest trochę granatowy, trochę zielony, trochę bordowy, jest nawet róż. Musiał to być naprawdę przepiękny zachód słońca w Kijowie. A patrząc na inne obrazy Stanisławskiego, okazuje się, że nie tylko zachody słońca w Kijowie są piękne, piękne są też wschody. Na przykład ten na obrazie Kijów o świcie, ten róż, który niepewnie błąkał się gdzieś tam na wieżach cerkwi, tutaj już zdecydowanie odważniej wyłania się z pomiędzy budynków. Za chwilę czujemy, że on ogarnie całe niebo nad śpiącym jeszcze miastem, choć nie wszyscy śpią, bo w niewielkim domu błękitnym, chociaż my go widzimy jako błękitny, może jest tylko błękitny w tym różowym świetle, to tam pali się światło w oknie na pierwszym piętrze. Ktoś właśnie się budzi, a może wcale dziś nie spał i ogląda z nami to wielobarwne niebo, ten piękny pokaz. Stanisławski zabiera nas też do najstarszego ogrodu botanicznego w Ukrainie. Kiedy go malował w 1904 roku, to ogród istniał już od 65 lat. On powracał tam kilka razy, obserwował i malował przede wszystkim rośliny, ale nie tym razem. Tym razem oprócz gęstwiny drzew pokazuje nam też ludzi. Malowanie postaci zdarza się Stanisławskiemu bardzo rzadko, więc jest to wyjątkowa sytuacja, bo zwykle głównymi bohaterami jego obrazów są kwiaty albo trawy. To one grają główne role, to one są na pierwszym planie i to im właśnie podporządkowany jest cały krajobraz. Tak jest na przykład w Słonecznikach, kolejnym obrazie z Muzeum Narodowego w Krakowie. Tutaj słoneczniki wyrastają jakby z dolnej krawędzi obrazu, są bardzo blisko nas. Stanisławski namalował je bardzo precyzyjnie. Wyglądają naprawdę jakby rosły. To jest niesamowita umiejętność Stanisławskiego, że on kilkoma ruchami pędzla potrafi wydobyć życie z kilku właściwie tylko plam farby. Albo spójrzmy jeszcze na inny obrazek, na mały pejzażyk, na małą cudowność. Ma tytuł Step. Widzimy pastelowe niebo, wysoki horyzont, bezkresną jasną łąkę. A co najbliżej nas? Najbliżej nas namalowane tylko naprawdę kilkoma pociągnięciami pędzla polne kwiaty. Jest w tym obrazie taki ogromny spokój, taka harmonia. Stanisławski zdaje się pokazywać, że on właśnie znajduje je tutaj, znajduje je w Ukrainie, w jej krajobrazie, w tutejszej przyrodzie. A my wiemy, że znajduje je też w Dnieprze. Stanisławski spędził nad Dnieprem długie godziny, jeśli nie dni, pewnie dni. Malował go w ciągu dnia, malował go zmroku, wieczorem. Chciał pokazać, jak się zmienia, jak wiele ma różnych odsłon, jaki może być inspirujący. Z jednej strony ten jego Dniepr jest nieokiełznany, jest dziki, a z drugiej strony jest łagodny, czasem majestatyczny. Stanisławskiemu udało się wyciągnąć dla nas esencję tego Dniepru. Nie tylko Dniepru mam wrażenie, ale też całej swojej Ukrainy i to widzimy na tych wszystkich jego obrazach. A mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy właśnie taką Ukrainę, taką jak widział i malował ją Stanisławski, pełną życia i spokojną i przede wszystkim bezpieczną. Dziękuję Wam za dziś, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam Was tradycyjnie na Instagrama Gablotek. Tam ostatnio na przykład odkrywaliśmy razem ukraińskie malarstwo, szalenie ciekawe. Mam nadzieję, że zobaczymy się tam. Do usłyszenia.